Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie gołąb oraz gołąb. Siostra. A tak naprawdę to budowla Nizbop i gołąb siostra. Tak. I cóż, po raz kolejny gramy w narzędzia w górę. Niestety. Ostatnie cztery poziomy. Pięć. Nie umiesz w matematykę. Pięć, nie wiem. Znowu. Tak. Ja. Ale ogólnie właśnie ostatnie parę poziomów. Dziurawe dziury. Gdzie mamy ścianę? Tu mamy ścianę postawić. Tylko tu, czy jeszcze gdzieś? Czej, bo mi się wydaje, czy tutaj... Dobra, puść. Mi się wydaje, czy tutaj będziemy balansować. Tak, musimy przechodzić po tym ostrożnie. Ups, spadnęłem. Geronimo! Takiego mento mam. Geronimo. No, kurier mnie przyniósł. Kurier cię przyniósł? Tak. Poczekaj. Bo musimy sprawdzić, gdzie, czy jest cement, bo jest, nie ma cementu, nie mamy to nic. Jedyny... To musimy zrywać póki co, gdzie się da. To tam, to daj wiadro i tam trzeba iść zrywać. O, jest cement. Dobra, mamy cement. To robimy najpierw ściany. Okej. Okay. No ja idę z cegłami na drugą stronę, ty bądź z cementem. Dobrze. Okej. Okay. Sobie nabiorę już cementu tu. Zaczynaj, cegły. Tak, wycegłuję oba miejsca. Dobra. Nie! Nie! Bob! Będziesz musiał rozwalać. Na twoje szczęście mamy młota. Proszę. Au. A ciekawe, co się stanie, żebym tam śmieci wrzucił do dziury. Aż pójdę i sprawdzę. O nie! Śmieci się zrobiłam zamiast cementu. Nie da się śmieci do dziury. Gdzie jest cement? Był po twojej stronie. Dobra, tu jest. No! Mieliśmy ścianę budować! Ale śmieci musiałam wyrzucić po tamtej ścianie. Błędnej. No. Słyszałeś te gołębie odgłosy? Tak. Eat! Kurier, błagam cię, bądź ty normalny. Eat. I nie wywracaj się na wszystko. Dobra, dasz radę? Eat! Dobra, ja już to... u siebie... Chwila, bo jest chaos i nie wiem, co gdzie mamy robić. Tutaj jest zielony. Coś trzeba będzie rozwalić? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Kurier właśnie ci farbę przewrócił. Nie przewrócił. Nie? Ja, ale jak? Jakim cudem? To nie pies. Dobra. To trzeba otynkować najpierw. Zostawiam do tynkowania ci. Czyli ja mam tam ja iść sobie znowu? Maluję. No tak. Ja mam swój pokoik tutaj. Okej, to ja tynk na razie wyituję, żebym ci nie przeszkadzał. Dobra, ja może nie będę robił itów. Ity są zbyt niebezpieczne. Gdzie mamy to dać ten? Zobacz na planie. Przede wszystkim mamy bardzo małą powierzchnię, a musimy wiele rzeczy zrobić. Panele trzeba dawać, niestety. Ja czekam na te swoje, bo nie ma moich paneli. Właśnie te same panele trzeba będzie dawać w jednym i w drugim miejscu. O, są panele, dobra. Poszły. Ja ci tam pomaluję już. Okej. Okay. To ja zamiast tego, to ja za co już będę wykładał panele. I przypilnujesz, by kurier nie musiał mnie przynosić ponownie. Ale widzisz, to ty jesteś ten zły w balansowanie. No tak, nigdy tego nie ukrywa. Brawo! Nie, czekam, dobra. Aż mi przyniosą. Ej, ale gołąb będzie sobie tutaj lepiej radził, bo jestem w naturalnym środowisku. Utkłem. Siostra, idź ja tam jeszcze raz. Idź sam, siostra, już wykładać panel. Gdzie? Tu? W tym przedpokoju. Tak, w tym przedpokoiku też te same panele muszą być. Okej. Okay. O. Jestem lepsza. 2-1.
Tak, niestety masz rację. 2-1. To wszędzie te panele już? Chyba tak. Git! Nie, lepiej nie robię ita. Git! Ja to wyniosę. Dobra. I teraz idziemy zrywać i z tapetą chyba. Tak? Gdybym miał plana, to bym to sprawdził. Wyrywamy i z tapetą w paseczki. Okej. Okay. To ja tutaj posprzątam, co? Wiesz, wyniosę plana, wyniosę tynk. Inne tym nie wynoś wszystkiego, bo potem się wszystko tutaj nam rozlewa, jak ta farba. To ja to już właśnie sprzątam teraz, żeby nie było porozlewane. Ja wiem, że to jest ciężka sprawa i tak dalej, no ale trzeba. Nalej kleja od razu tutaj, nie zanosimy tam kleja, wiesz. Wlej po prostu do wiadra. Tak będzie szybciej. A tapeta gdzie jest w ogóle? Nie wiem, dobra, mam. To tutaj to sprzątałeś. Dobra, mam. A wiesz, jaki jest tylko jeden plus, jeśli chodzi o spadnięcie? Nawet po spadnięciu klej z wiadra, daj na to, ci się nie usuwa. O. Jeśli ty niosłaś to wiadro, bo jeśli nie niosłaś, to pewnie się usuwa. Dobra. Dawaj siostra. Damy radę. Damy radę, musimy dać radę. I jeszcze gdzieś coś jest chyba. Czas posprzątać już. Dobra. Ale damy radę. I wiecie, mamy co minutę. Powiedzieć? Miał to być ostatni odcinek, ale tak mi tempie nie wiem, czy damy radę. Zbugowało się znowu. Nie zbugowało, tylko tu jest plama. Ach, dobra. Czyli tym razem plama, tym razem nie bug. Blisko było. First try! Jesteśmy mistrzobiszcze. Teraz tam. Ale ładny gołąb ten jest. Tak, piękny gołąb. Design, mimo że prosty, to skomplikowany jest. Nie jak podoba mnie się to. Za prosto to wygląda. Mhm. To mów. Gdzieś trzeba coś wyburzyć? Nie. Okej, czyli młotek jest na wszelki wielki. Tapety gdzie trzeba? Trzeba postawić ściany. A, to ja idę po cegły. Mamy wiadro? Nie, wiem. Dobra i... Jest, dobra. To weź. Eat! No eat! Halo, eat! Idę, już odbiorę klej. Okej, mamy już, teraz mam też zestaw do tapet. W którym miejscu ścianę postawić, by nie było, że znowu źle? Czekaj. Już ci po... Tu. Idealnie tak jak stoi, okej. Dobra, czyli poczekaj. Postaw te gołębiu, które to jest cement prawidłowy ten. Dobra. Nabierz. Damy radę. Dawaj, siostra. Damy radę. Okej, okay, czyli cegły są postawione. Kolejna tapeta. Dobra, to teraz cement trzeba usunąć i trzeba to otynkować. Ja to otynkuję. Już sobie wiesz, na spokojnie. Jest jedna rzecz tylko, która mnie niepokoi. Nie mamy nadal żadnych podłóg. A, i ta ściana miała być na zielono. Tak, ta ściana ma być na zielono. No to super. Nadal nie mamy jak tego dokończyć. Niesie podłogę. Dobra. Ta podłoga miała być... tutaj? Sprawdź. Znak zapytania. Nie. Oczywiście, że nie.
Trzeba sprawdzić to oczywiście metodą prób i błędów zamiast schemata. Dobra, ja już pójdę rozłożyć dywan. Nie da rozłożyć dywana, dobra, to tutaj ma być te... Dobra, tapeta w trójkąciki tam. Okej. Kafelki? Zostaw... No tak! Mają być kafelki przecież. Nie lubię tutaj kafelków. Blisko. Nie lubię to kafelków. Ja się zajmę kafelkami. Nie, gdzieś to nie chodzi o to, że... Ja się nimi nie zajmę, tylko ja po prostu nie lubię, bo narzekam. To było? A właśnie, z obu stron otynkowałaś tą nową ścianę? Tak. Które dobrze. Było do kafelków? Do kafelków to samo co do stawiania ściany. Dobra. A farby już mamy jakieś, czy nadal nie? Tak, doszła. Okej. Okay. Proszę. No to, dzięki. Mogę szybko to dokończyć. I cóż, poniekąd wydaje mi się, że miałeś trochę racji co do tego, że poziomy teraz tu będą eskalować. Poprzedni poziom był wyzwaniem. Ale ten, co zapowiada się na spokojniejszy. Piękne, piękne istnienie kafelek po prostu to było. To piękne? Pięknie itnęłaś kafelki na kafelki, które dopiero się ustabilizowują. Odbierz, bo nie mam jak. Tak, oczywiście odbiorę, tylko... Czy zdążę, bez wylewania farby? Ale ja już skończyłam kafelkę. A ta zielona? Po co nam? Sprawdź. Chyba tutaj będą przynosić rzeczy na zmyłkę. Definitywnie tak. Bo ta tapeta jest w ogóle niepotrzebna. Dobra, to ja już idę z różową tapetą. Okej. W sensie ty idź z różową tapetą. Najpierw trzeba powynosić rzeczy na zewnątrz. Różowa farba? Niepotrzebna. Pewna? A chcecie w sumie przenosząc jej zbędne rzeczy, tylko kilkowa tapeta. Okej, czyli teraz na to będą chcieli nas podejść. Myślę, nie trzymamy się schematu. Przynieś mi klej! Już przynoszę, tylko... Wynoszę też przy okazji śmieci, żeby tutaj szybciej... Masz kleja? Dzięki. Okej. I wiesz co? Tutaj to mi się już podoba. To mi się naprawdę podoba w tych poziomach. Tak jak ostatnio... W odcinku, który był przedwczoraj, a dla nas... 15 minut temu mówiliśmy o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba. To kontynuując temat, to mi się podoba, to co tutaj robią. To taki chaos, rzucając na nas 20 niepotrzebnych elementów przeprowadzkowo-remontowych, które musimy pamiętać, że nie są potrzebne. Mogli to robić wcześniej. Mogli to robić wcześniej, moim zdaniem. No w sensie raz zrobili to w poziomie, ale wszystko mieliśmy naraz po prostu gotowe i mieliśmy tylko zrobić. Tak, pamiętam ten poziom, tylko właśnie chodzi o to takie, że to nie było to. Tutaj jest lepiej to moim zdaniem przedstawione. Ale dokładnie. I tak, 100% za pierwszym razem. Rokuję! Rokuję! Na miotle! Piękne. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy po pierwszym drabiniem. Ale te prawie, drabiny to jest katorga. Yes. Te postacie tak wolno wchodzą. A myślisz, że jak było w niektórych innych starych grach, jak się już drabinę widziało? Wiem, niestety. Nie tylko w starych grach, nawet w takiej Dragon Age Inquisition, który jest chyba z 14 roku, to też nie ruszaj nigdy drabin. Dobra. Wiem, że w Gothiku. Uuu! O, okej. Okay. Mamy zrobić ścieżkę. Tutaj się zakręca. No, ale wracając przepraszam, nie wyciszyłam telefonu. Spokojnie, tak, nic nie słychać. Poczekaj chwilę. Pauza. Dobra, już robimy cięcie. Halo? Profesjonal wycinanie, po prostu. Nie da się przejść, musisz to przesunąć. Tak. Bo jak ciężka robota, to Boba woła, zamiast samemu zadziałać. Przepraszam, moje pokraczne gołębie nóżki nie dadzą kości. Rady. Nie musisz mi tego tłumaczyć, bo gołąbie mają puste kości. No ale proszę cię bardzo, no, dasz radę samemu. Ja mam
Ja mam kurze nóżki, więc no. Tak, jak zwykle. Nie! Nie! Co coś ty zrobiła? Dokończ. Za dużo wziąłem. Będę się teraz to odłożyć. Dobra. Dobra. Sprawdź, i gdzie czy ma ta być farba? Jest gdzieś potrzebna właśnie. Trzeba sprawdzić. Tak. To ja pójdę pomaluję. A przy okazji widzę kafelki, które będziemy musieli wykładać. Bo to drugie to są kafelki. Posprzątaj to, proszę cię. Siostra, proszę cię, posprzątaj. Widziałeś, jak ci siłacz gołąb? Tak, tak, tak. Piękne, piękne to było. A słyszałeś moje akustyczne odgłosy? Tak, niestety słyszałem. Ale właśnie zauważyłem największe zło tego świata. Te drugie część tutaj to będą kafelki. No. Więc ja to może już zacznę wykładać. Do bezpieczeństwa. Ale podoba mi się, że w końcu jakiś wzorek jest. Tak, tak, to zdecydowanie też na plus. I moim zdaniem ta gra idealnie pasuje do tego, żeby ludzie do Steam Workshopa, o, tak, to chciałam a powiedzieć. A sprawdzałaś, czy tutaj nie ma Steam Workshopa? Bo szczerze, ja nie wiem. Chyba nie ma, niestety. No to, co ciekawe, Steam Workshop w wielu grach tego typu, to nie jest coś takiego częstego, co jest dziwne. Choć bardzo fajne by to było. A na pewno to są dobre kafle? Tak. Dobra. Powiedzmy, że ci zaufam. Wiesz, są dobre. Dobrze. Oj. Wiesz, co w sumie będzie tak najgorsze to w tym wszystkim? Postawiłeś. Jeszcze raz będziesz musiał nałożyć. Bardzo mi przykro, bo tak wiadro wspaniale postawiłeś. Ale wiesz, co nie w mogłam... wszystkim najgorsze? Co? Będziemy musieli te krzesła przestawiać, by te kafle kłaść. No, o to chodzi. No ja już od razu wezmę krzesło. Gołąb, weź to podnieś. O, pięknie. Brawo, siłacz gołąb. W gołębiach siła. Kończy nam się ten. O nie, wylałem farbę. Już poprawiam. Widzisz, ciasta, teraz to ja zajmuję się twoją rolą wylewacza farby. Ale powiem tak, jak granie na klawiaturze to jest katorga. I Boże. Odradzam to nawet najbardziej zagorzałym fanom grania na klawiaturze. Jak w Spiritfarerze, że to jest po prostu mój odzio, to tutaj to jest katorga. To jest męczarnia. Co? Spiritfarer na klawiaturze? Co? No. No, wygodne. Polecam. Bo nie wiem, czy wyszły update'y i sobie ogrywałam je. A, tak, tak. Wiem coś o update'ach, ale weź. Jakoś tak... Powiem szczerze, te update'y... No nie zachęciły mnie do powrotu, będąc całkowicie szczerym. Prosiłam, żebyś mi nałożył, a w międzyczasie ty przenosisz meble. No, żeby mieć tam łatwiejszy dostęp do wszystkiego. Zaraz będzie już ostatni sekwencjen, czyli sprzątanie. No. O ile dobrze położyliśmy wszystko. Tak, ja się... bo wystarczy już poczekać. Nie? Idealnie. Nie mogłam zamknąć drzwi. Drzwi nie są ważne. Ważne, że zaliczyliśmy poziom. Co, płuca też są opcjonalne? To? Tak lecąc. Ja nie rozumiem, o co ci chodziło. Mniejsza. Dobra, mamy młotek. Gdzie już tu stawiamy ścianę? Czyli okay, w dość irytującym mamy młotek bez rozwalania czegokolwiek. No tak, bo wiedzą, że my jesteśmy lamy i że możemy błąd popełnić w stawianiu ściany. Ja bym zaczął może od kafelków, szczerze, od ściany. Mamy w ogóle worek ten z cementem? Wiem. Przydałby się schemat teraz, żeby to sprawdzić. Tak, 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 oczywiście. Ja tutaj kafelki zaczynam pomału szykować. Okay. Tak, zostawić czy obrócić w tank? Jak tak, chcesz. Będzie wygodniej. Dobra.
I odpowiedź pomogę brzmi nie, nie mamy. Ale kafelki to trzeba cement. No właśnie, ściany też trzeba cement. Czemu je wynosisz, siostra? A to one miały być tam, dobra. No tak. To co mamy tak naprawdę teraz robić? Tapetę. A tak, klej jest. No ale tapety nie ma. A nie, jest. Dobra. Ej, Fiat, tamten worek może też być tam gdzieś. Nie ma. Dobra. To tapety gdzie miały być? Ale zielone? Zielone będą na tą ścianę, czyli też odpadają. Okej. Okay. Dobra. Musimy tu pochodzić, poszukać, musimy... bo są chamsko poukrywane rzeczy. Mówisz? Jest! Tak. Chamsko poukrywane rzeczy. O nie! To jest mój największy wróg! Czemu? To ty rób ściany, ja szybko kafelki zacznę kłaść. I wiem, że nie jest to najoptymalniejsze, ale dużo czasu straciliśmy, musimy po prostu multitasking zacząć robić. Myj multitasking, oho. Przepraszam, znowu do mnie dzwonią. No dobra, witamy z pomrom tem. Kolejna przerwa, niestety. Wydzwaniają do mnie znajomi, czy bym się chciała spotkać. To mam nadzieję, że powiedziałaś im, że możemy. Że to nie problem. No tak, tyle już mówiłam, że tak. Siostro! Na kafelki! Nie wiem czemu, ale ci te twoje wrzaski się ucinają, więc tak. Nie słyszeliście pięknego wrzasku siostry. Szkoda. Odtworzę go ciszej. Coś w tym stylu to siostra? Było. Ja go słyszałem. Ja go słyszałem, ale to tylko dlatego, że jesteś w pokoju ze ścianą. Oni! O nie, to jest zło. A, bo jeśli ktoś nie wie, co... Tak, siostra jest naprawdę siostrą. Będę to przypominał za każdym razem, kiedy ten temat się pojawia. To jest pierwsza rzecz. No i dosłownie jesteśmy rodzeństwem i mieszkamy ze ścianą. Ja mam ładny, szaro-niebieski pokój, choć brakuje mi różowych akcentów trochę. Mimo, że nie przepadam jakoś bardzo za różem. Nagrało się. Teraz się już nie wymigasz. Teraz co, brakuje mi delikatnie różowych akcentów małych. Okej, ale ja ci mówię, że teraz się już nie wymigasz od różowych rzeczy. Jak no, ale wielcy fani, którzy zobaczą też ten odcinek, będą ci wysyłać różowe fanarty i różowe rzeczy do pokoju. Nie będą, bo nie znają adresu. Aha. Uwierz, ale zapraszam bardzo na wysyłanie... Ale za to, jeśli chcecie mi wysłać jakiś podarek różowych, to możecie mi wysłać w Animal Crossingu podarek. Nasza wyspa o nazwie Glutowa jest dla was otwarta. Czemu ty ten chamski reklaming ciągle uprawiasz na tych odcinkach? Bo mogę. Mucha, haha. Dobra. Teraz to wywalamy. Naprawdę masz farta, siostra, że ty to jesteś niezastąpiona do grania w Lemiste Koopy. Bo gdybym mógł cię zastąpić, to bym to dawno zrobił. Czemu? Bo się reklamuje? Tak. Tak bez zezwolenia. Ale dobra, to ja też twoja wyspa. Tak, moja wyspa, ale dobra, ja nie chcę tu gadać o Animal Crossingu. Ja tu chcę się skupić na tym, żebyśmy byli mistrzo-mistrze przeprowadzku i żebyśmy zdążyli w 3 minuty ostatnią ścianę poprawić. Nie ostatnią, bo jeszcze jest pokój cały jeden i nie wiem, co tam mamy zrobić. Tapetę. A tutaj też jest tapeta. No. I tapeta to już ostatnie, co możemy robić, więc no, tylko tapeta tam została. Sprawdź. Widzisz? Coś jest chamsko ukryte. Błaga mnie. Ale co najlepsze, no nic nie widać tak naprawdę. Tak. Jeszcze niedokończone kafele. A ja już kładę tapetę. No to kładź tapetę, dokończymy kafelki później. Zdążymy. Tak, zdążymy, bo ty będziesz tapetę robić z obu stron, a ja w tym czasie szybko pójdę pomalować na różowo. Musimy dać radę. Ja nie widzę innej opcji. Musimy dać radę. Mocno rozproszyły nas te telefony od znajomych moich.
Tak, to też. I sama w sobie kwestia też tego, że no, chamsko poukrywane rzeczy, których my nie widzimy, bo jesteśmy ślepi. Ale dobra, jeśli będziemy robić następne podejście, to przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie są. No, tak. Dobra. No, skończyłem. Wyjituj się, ty tapeto! To teraz tylko kafelki zostały. Szybko do skończenia. To ty już wszystko powynoś. No, a co niby robię? Dobra. Bo prawidłowe kafelki są. Ups. Prawie przewróciłam. Tynk. Ja zrobiłem coś gorszego. Wylałem farbę. Wróciłeś farbę. Wisisz mi kebaba. A nie, dobra, to nie farba, to jednak klej. Który co ciekawe jest śliski. A dobra, farbę też no. Jednak. Dobra. Proszę. I uwaga, będzie jajt. Jeszcze schemat musisz szybko zabrać. Zdążę. O-o! Siostra, odwracaj szybko! Odwracaj! Nie! Brawo! Brawo! Nie, nie to! Brawo. Dam radę! Dam radę! Dam radę! Zdążę! 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 Widzisz? Nie, ale to jest ten chaos, o którym mówiliśmy od początku. Tego chcieliśmy od tej gry. Dokładnie! Tylko, że nie, że przez nasze lamy będziemy nie zdążać. Tylko, że nie będziemy zdążać, bo to jest ciężkie, a nie, że lamimy. Ale dokładnie! Tak. Tego oczekiwaliśmy po tej grze. Ostatni poziom, halo, gdzie mijamy z tym? Zgłębiłem się. Na dole. Jesteś na dole. No, czemu ja gadam jak te dziwne psy z mojego RPGa? Ale patrz, jak mozolnie się wspinam. Tak, dobra, ale właś. I potem poczekaj, aż ja wlezę. Bo... Musisz na tura iść. Lewo. Musisz się drabina na niebiesko zrobić. Chyba, że mam zejść. Nie. Dobra, wiecie co, ludzie, może jednak krótkie cięcie, aż oboje będziemy tam na górze. Tak, będzie najlepiej. No cóż, ludzie, zepsułem. Tak, z siostrą zepsuliśmy. Drabina nam działa, tak? To się zmienię na innego zwierzaka przy okazji. Tak, więc ponownie musimy zrobić cięcie, przy czym wiem, że nie musiałem tego pokazywać, ale chciałem wam pokazać po prostu, jak bardzo znowu się zepsuło, więc do zobaczenia za chwilę. Okej. Witam was znowu, jesteśmy na szczycie, hura, ostatni poziom. I w ogóle patrzcie, jak w poważaniu mam chyba swój kask. Tak, siostra jest ślimokiem, który nie chce nawet chronić głowy. Ale dobra. I co to o jest? O Chryste! 14 minut, ja się tego boję. Ja też. Czemu mnie itujesz? Mamy zrobić 4 pokoje. Jak gdzie jest potrzebna czerwona farba? Czerwona? Tutaj, do mnie. Ze ścianami coś tam trzeba zrobić jeszcze. Dobra. Ja rozwalę tą ścianę. A ty zacznij malować. Nie mogę. Wydaje się, że trzeba je otynkować. Nie mogę! Aha, czyli tu chamsko ukryli... Czekaj, tutaj... Dostra, szybko musisz iść po tego schemata. Czekaj, bo najpierw to ja muszę po wiadro pójść. Okay. Na śmieci. Ale powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tu są jakieś stare tapety czy coś. To tak dobrze wyglądało, jak to była czysta ściana. Zgodzam, o Jezu. Zgadzam się, no to... Ja myślałam, że to już jest gotowe do otynkowania. Jeny, nie otynkowania, pomalowania. No ja też. Takie trollostwa, że tak to powiem po mojemu, to mnie się podobają. Wiem, że to wiele osób może marudzić, że chamskie zagranie i w ogóle tak nie powinno być, ale mnie ale się to podoba. Ale to nie jest chamskie zagranie. To podobie. Dobra. Co dalej? Zielony tam. Dobra. I dopiero po drzwiach się kończy różowy. Dobra, to
to ja już idę po jelk. Byłaś strasznie cicho, nie wiem, czy się oddaliłaś przez przypadek od mikrofona, czy co? Tak, odjechało mi krzesło. Okej. Okay. Widzę, że jeszcze nie opanowałaś tak technik starożytnego krzesło fu, które ja opanowałem już, żeby mi się krzesło nie uciekało. Ej! Ja sprawdzam tylko, że ścianki wszystkie pofarbowałem, bo nie. Widzisz? Widzisz, co by było, gdybym znowu tego nie sprawdził? Ja myślałam, że dadzą nam 10 minut, ale oni nam dali 15? 14, nie 15. No ale blisko tego, więc no. A to ten... Tam możesz malować od razu, czy musisz też zdzierać? Tu mogę od razu. To ja już kafelki stare pousuwam z tego pokoiku, który jest tutaj największy taki. Dobra, pomalowane. Więc może jak usuniesz, to mogę już kłaść tapetę. A jak tam kafelki posprzątam? Dobra, pójdę odebrać. Ja się tego boję, dostaniemy do kafelków. Pewnie kafelki gdzieś będą. Czy do czego? Dobra. W sumie nie ogarniam. I zanim tapety, to chciałbym jeszcze tutaj już śmieci wszystkie powyrzucać. Tak będzie szybciej. Bo mniej będzie zmian typów wiadra, rozumiesz, co chodzi? Tak, wiem, o co opieka. Jak mój ślimak dziwne, że ma nogi. Ale powiem, że w muzyce teraz tak się wsłuchuję i to jest tak fajne w brzmieniu, że ho-ho. Dawaj kleja. I teraz... Dobra, i lecimy na tapetę. Ups. Gdzie to tapetować trzeba? Tutaj. Z tego, co kojarzę. Takie czarne. O, schemata. Tak. To tu. Czekaj, to są czerwone czy zielone? Czerwone. Okej, czerwone u góry trzeba kłaść. Ale ja nie wiem, czy to są czerwone czy zielone. To są czerwone. A teraz otwórz i sama zobacz. Dobra. Ty kłaść tam, a ja w tym czasie panele będę rozkładał zielone. Dobra. Tutaj były panele? Chyba tak. Tutaj gotowe. Dobra. Uwaga. Mam nadzieję, że kładę dobrze panele, bo jeśli nie, to się załamiem. Tak. Okej. Okay. Zaraz sprawdzimy. Już się te poszły i widziałem, że jest wzrost procentów, więc tak. Dobra. Więc no, ty tam zajmiesz się i tamtym, ja panele położę, będzie dobrze. Ale widzisz, przez cały ten okres grania z tobą nauczyłam się grać. No jak ci będzie, to nie raz ci przyznam rację. Pamiętaj, że nikogo lepszego na szalone koopy nie znajdziesz, bo ja kocham te gry. Zależy, co masz na myśli przez lepszego. Kogoś, z kim będzie równie dla miście, no nie znajdę. Kogoś, z kim będzie lepiej, to by chodziło i bardziej profesjonalnie, no... Mam parę osób takich, które by się nadały. Kogoś, kto zawsze będzie miał czas. Ale ty nie masz zawsze czasu. Słuchaj, jak tylko powiesz, że gramy w szalonego koopa, a ja nie jestem chora i nie umieram na gardło, to ci odpowiem, że tak. No. Tak, w sumie. No dobra, więc w sumie to masz rację. Więc no. Chociaż, jeśli chodzi o te koopy, to czy one w sumie są takie szalone? No my to tak wiemy już mówić u nas. Ale ostatnio tak... Czuć trochę słabiej to całe szaleństwo koopów. Wybacz, ale musiałam sobie obrócić, zerknąć na ścianę. Dostałem dywan. Potrzebny do czegoś? Dobra. Do góry. Do góry na prawo. Do góry na prawo, dobra. O nie! Zaczyna się chyba chamskość tego poziomu dopiero. Tapety już można w następnym pokoju kłaść. Okej, okay. Ja tylko szybko tutaj dywan zrobię. Turkusowe są w drugim? Co? Tu są turkusowe, tak, dobra. Oj, będziemy ale musieli szybko plamy usuwać po deszczu. Ale jeśli to ma być finalny poziom, to nie jest jakoś to trudne. Nie, to będzie tylko wkurzające przez deszcz. Chyba, że zaraz nam jeszcze dokładnie pies przyjdzie. Nie. To zlałem farbę.
Jeszcze nam burzę tu dają. Kolejna rzecz od kuriera idzie. Kafelki. Nie. Mam prośbę, siostra, możesz obrócić trochę ekran, bo muszę wynosić rzeczy stąd. Obecnie nie mogę trafić tak, żeby wynieść cokolwiek. O chwilę. Nałożę tutaj tapetę. Wiesz, byłbym naprawdę wdzięczny. O, tak, dzięki. Po prostu widzieć, gdzie co odkładam, żeby nie było potem tej herezji jakiejś. Które zazwyczaj tu są. Tak, dokładnie. Mi ta burza najbardziej przeszkadza. Nie, mnie szczerze nie przeszkadza. Patrz, dywan ucieka sam z siebie. Ma nas dosyć. Widzisz? Duchy! Duchy chyba były już w jakimś poziomie? Tak, ale wstają z grobu. Ale czekaj, a co one robiły, bo już nie pamiętam. Zabierały rzeczy. Kolejny dywan? Czerwony dywan, do czego on był? Gdzie? Nie wiem. Może też nam zmyłkę robią. Weź proszę sprawdź, bo... Czerwoną tapetę zabrał? Tak. Ej, on nam pomaga! Dobra, dywan jest tutaj, gdzie tapety? Możesz odwrócić teraz perspektywę. Ja potrzebuję jeszcze kleju. Dziękować. I tutaj powiem szczerze, może będziemy potrzebować robić powtórki. Jak tak patrzę. Będzie pełno plam, siostra też rozlewa klej. No wybacz, rozlał mi się. Ktoś mówi, że nie zdążymy. Mam co prawda dużo procent już zaliczony, ale... Ktoś mówi, że nie zdążymy posprzątać. No tutaj właśnie to posprzątanie będzie najgorsze. Dobra, jajit! Okej. Tak naprawdę teraz... Trzeba będzie jeszcze kafelki przygotować. Farba? Nie. Chaos chcą nam tu siać. Chociaż chyba nie, tą farbę już mieliśmy. Pewnie duch ją wyrzucił, dlatego kurier jeszcze raz przyszedł. Pamiętaj, że oni chcą tutaj nam też mętlik w głowie zrobić. Siostra, podnieś ten klej, proszę cię, bo... On się ciągle rozlewał. Dobra, zostały nam już tylko kafelki z tego, co widzę. Mhm. Więc ja plan i inne rzeczy już wynoszę tak na do widzenia po prostu. Bo po prostu trzeba to wynieść. Jeśli tego nie wynosimy tak na amen całkowicie, to potem nie zdążymy posprzątać. A i tak nie zdążymy posprzątać. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy w kafelki. Ja teraz tylko cię ostrzegam, muszę odwrócić chwilowo. Jak mi odwracasz, to ja panikuję. Dlatego cię ostrzegam o tym. A super, czyli teraz duch będzie po prostu nam przynosił rzeczy z powrotem, no. Nie. Kafelki. Tak. No i duch je akurat kradnie teraz. Płacimy kafelki, przy czym plan... Tak, tam. Zaczynam od końca tutaj. Okej. Zostaw. Oddaj. To... Zdążyłam w ostatnim momencie chwytnąć. Mamy prawie 3 minuty jeszcze, może zdążymy. To jest mały pokój. Nie, nie dla ciebie. Kafelki! Utkłem. Oddaj. Nie wiem, gdzie on jest za nim. Mam. Utkłem. Dobra. Wykładam. Bierz kafelkę, szybko. Kafelka. Teraz musimy zacząć sprzątać. Jajit!
No i plamy. Musisz sobie obrócić, ja plamę już tą zbiorę. Dobra. Jest. Dobra, daliśmy radę. Skończyliśmy. Mamy co? Szczerze, nie było to takie trudne. Bardziej chaotyczne. Stresujące. All Star Player! Mamy ukończone na 100%. Okej, dobra, to przynajmniej będę mógł teraz to oznaczyć. Będzie scena końcowa. Miło. Starali się. O Jezu, ile szpargałów. Ty, ale postarali się, że dali scenkę końcową. Nie, ale mamy 100% gry ukończone. Może nie 100% achievementów, poza ale wiecie, achievementami. Gry, ale achievementy achievementami. Ważne, że mamy ukończone na wszystkie gwiazdki, czyli takie będzie na 100%. Naprawicie tą lampę? Naprawili! Nie wierzę po prostu. Jak oni tak mogą? Przecież ta lampa była tak idealnie ustawiona. Pewnie ją zaraz zepsuję, jak będą odjeżdżać czy coś znowu. Nie zepsuli. Paszki! Okej, to tyle? Napisy. Tak, to tyle. Rzeczpospolito, polski! No przecież wspomniałem, że to jest polska gra. Zapomniałam. Tak, ale proszę bardzo, ludzie. Oto jest, kolejny kołop zakończony. Dowód na to, że Polacy robią też inne dobre gry niż Cyberbug i Wiedźmin. Tak, inne gry niż Cyberbug i Wiedźmin, widzicie? Kolejny przykład, że polskie gry są dobre. I zbugowane. Tak. Ale nie wiem, co z niej dodać. Udało się, przeszliśmy. Zgodnie z tym, co mu obiecaliłem. Jak widzicie, no jest. Gierka przyjemna. Co było do podsumowania, to podsumowaliśmy już w tym poprzednim odcinku. I cóż, to... Nie wiem, co mamy dodać tak naprawdę. Jedne, co mogę powiedzieć, to, że wyczekujcie kolejnego jakiegoś koopa, bo wcześniej czy później na pewno coś znajdziemy z siostrą. No musimy... Ja myślę, żebyśmy ogarnęli The Escape z dwójka może. No, może Ucieczkownicy 2, może coś innego, ale... Nie słuchajcie ogólnie, co tutaj mówi siostra czy ja, bo... Jeszcze nie wiem, jeszcze wszystko, co wiecie, przed nami. Chyba też, że nie mamy żadnych gier teraz. Coś się znajdzie. Coś się znajdzie, ale dobra. Mniejsza z tym naprawdę, więc... Ja wam oszczędzę już tej papleniny. Oszczędzę wam napisów końcowych. Po prostu dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się seria podobała. Ale napisy końcowe to najlepsza część gry. Cichaj tam, no ale wracając. Mam nadzieję, że wam się seria podobała, że jesteście tak samo jak ja dumny z tego, że udało się ukończyć na wszystkie gwiazdki, wszystkie poziomy. Mimo naszej lamy. Tak, mimo naszej lamy. I cóż, no, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, po prostu... No trzymajcie się i hej, hej! Ajo!